to był pierwszy wielki problem, bo trzeba było jakby wymyśleć, jak zapobiec, znaczy nawet nie zapobiec, bo już się nie dało zapobiec, jak po prostu dojechać do mety, żeby w ogóle dojechać. Cześć, Ironway z tej strony. Lecimy z wywiadem kolejnym, których dawno już na kanale nie było. Razem ze mną Robert Karaś, nasz aktualny rekordzista świata na pięciokrotnym Ironmanie w Meksyku. Aż sobie sprawdzę dokładny czas. 73 godziny i 18 minut. Co źle. Źle? Nie, przepraszam, 67-58 minut. Rekord poprzedni pobiłeś z takiego. Tak. No to mam trochę pytań. Jeśli jakimś cudem nie znacie Roberta, nie wiem, uchowaliście się gdzieś w lesie, to jesteś rekordzistą na dwukrotnym i trzykrotnym Ironmanie. No trochę tych ultra już zrobiłeś. Trochę, znaczy jeden miałeś w tym roku, który się nie udał, bo skończył się wypadkiem kilka miesięcy temu. Skąd decyzja, żeby ten Meksyk robić tak anonimowo, że tak powiem? Bo nikt z nas w zasadzie o tym nie wiedział, w ludzie, no nigdzie tego nie publikowałeś, nic nie mówiłeś. Przede wszystkim cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, zapraszamy do chyba tak godzinnej rozmowy. No tak około. Tak. Czemu Meksyk? Plan był taki, żeby w tym roku skończyć ten dystans na pięciokrotnym. Mhm. Jak Francja nie wyszła, wiedziałem, że jest tylko Meksyk i Stany. Stany są zamknięte, także został tylko i wyłącznie Meksyk. Mhm. Meksyk. Chciałem to zrobić po cichu, bo wiedziałem, że jakby po pierwsze, miałem złamane żebra 7 lipca, więc nie wiedziałem, czy się w ogóle do tego przygotuję i jak w ogóle tam wystąpię. Po drugie, wiedziałem, że to będzie na wysokości, a nigdy nie byłem na wysokości, nie wiedziałem, jak moje ciało się zachowa, także było dużo niewiadomych i chciałem to zrobić w ciszy, żeby do mnie nie trafiały jakieś tam wiadomości, nie wiem, takiego pseudo napędzania, robienia jakiegoś takiego pompowania balonika. Chciałem to zrobić po prostu w ciszy i odezwać się po wyścigu. Choć tak po fakcie się dowiedziałem, że jak ja byłem już na mecie, to i tak cała Polska już o tym wie, nie wiem skąd. W każdym razie prawie mi się udało po cichu to zrobić. Prawie, no tak do tej drugiej doby się uchowałeś, bo organizatorzy tego triatlonu, to chyba to do triatlon się nazywało, czy jakoś tak. Nie. W każdym razie oni wrzucali tam sporadycznie jakieś update'y, no i dość szybko tak, mniej więcej jak byłeś na rowerze pod koniec roweru, to już wiedzieliśmy. Ale wcześniej, no to rzeczywiście, no to wiesz, biorąc pod uwagę, że support jeszcze jechał, jakaś tam większa ekipa, to tak udało się dość solidnie w tajemnicy utrzymać, nie? To okej, okay, no i jak już opowiadałeś w poprzednich wywiadach, więc w ogóle na ten temat jakoś bardzo długo bym niekoniecznie chciał rozmawiać, ale jak już byłeś na miejscu, no słyszałem, że mieliście tam sporo przygód. Jak ten dystans cały mniej więcej przebiegał? Jakie były jakieś kryzysy? Czy miałeś jakieś wypadki po drodze? No, czy przygody zdrowotne? No, widzę, że masz nogę rozwaloną. Gdzieś tam jak to przebiegło? No bo to 68 godzin to można, kurde. Sam wyścig, pływanie bez problemu. Był problem dwa dni przed jeszcze. I pierwsze trzy początkowe dusiłem się ze względu na wysokość. Aha. Więc to był problem oddechowy, bałem się, że będzie tak na starcie, ale nie było, bo już jednak organizm się przyzwyczaił po tych 5-6 dniach. Na rowerze wszystko szło dobrze do 200 kilometra, wtedy spadła pierwsza ulewa, bardzo dużo piachu spłynęło na ulicę, ten piach zaczął tam pod siodło wpadać zawodnikom i finalnie mocno obcierać i pachwiny, i krocze. Aha. I to był pierwszy wielki problem. Bo trzeba było jakby wymyśleć, jak zapobiec, znaczy nawet nie zapobiec, bo już się nie dało zapobiec, jak po prostu dojechać do mety, żeby w ogóle dojechać. Już się nie dało trzymać średniej, tylko cały czas było zjazd jakby do zajezdni, zmiana opatrunków i jazda dalej. Także to było trudne, kombinowaliśmy wszystko, zmiana siodła, wyżej kierownicy, żeby był inny kąt, zmiana pampersów, kupowanie pampersów w aptekach już dla ludzi, co nie trzymają moczu, watę, wazelinę. Wszystko, co się dało, tabletki jakieś przeciwbólowe. No po prostu brutalnie wszystko, co potrafiliśmy zrobić, to tak naprawdę przez 700 km taka walka. Więc a padało jak długo? Padało tylko część czasu pewnie, czy cały czas? Długo padało, okay. Bardzo długo padało. Raz padało, raz upał, znowu padało, ale naprawdę bardzo długo padało. Godzinowo nie jestem w stanie tego raz powiedzieć, to może support by coś więcej wiedział. Ja to tam jak w Amoku leciałem, myślałem tylko o tym, żeby dojechać do T2. A jeżeli chodzi o bieg, to zaczął się problem na 150 km przed metą. Jakby takie uczucie, jakby mi ktoś strzykawkę wbijał tutaj i wyjmował. Jeszcze widać taką gulę mam. Cały czas takie uczucie, jakby ktoś się ze mną bawił. Strzykawka wkładał, wyjmował. Po prostu coś tam się... jakaś mikrouraz taki, który był bardzo dokuczliwy.
ta stopa spuchła, nie mogłem biec w swoich butach, biegłem w kolegi butach, co było mega trudne, bo już inaczej mięśnie pracują. Stopa nieprzyzwyczajona, zaczęły się robić odciski, mega ból, więc jakby takie mikrourazy były najtrudniejsze, no, pokrótce. No czyli obtarcia, mikrourazy na nogach, ale żadnej gleby czy czegoś takiego nie miałeś, tak jak, żadnej jak gumy, we Francji. 900 km bez gumy, a na przykład w samochodzie złapaliśmy i w pierwszą, i w drugą stronę. Dwa razy koło wybuchło. A na, no i właśnie, z tych aspektów technicznych, koła były na przykład co jakiś czas zmieniane, jechałeś na jednym rowerze, czy był zmieniany rower? Na jednym rowerze, natomiast jak zmieniałem opatrunki, to mój serwisant Janisz pompował koła, żeby po prostu były cały czas fajnie nabite i też je zmieniał, jak był rower mocno już zawalony błotem, to czyścił w momentach, kiedy ja zjeżdżałem i zmieniałem opatrunki. A buty, ktoś w komentarzach pod którymś z tych postów, które ty szernąłeś, czy ja wrzuciłem, zapytał, ile par butów zużyłeś. Na rower? Trzy pary butów miałem. No. Na biegu tylko jedno tak naprawdę, bo nie miałem zapasowych, miałem swoich pięć par, ale nie wiedziałem, że będą tak nogi spuchnięte. No. I niestety musiałem biec cały czas w jednych. Czyli normalnie miał, gdyby pięć poszło par, zgodnie z planem, to miałeś pięć par, byś je sobie wymieniał. Chciałem w trzech biec, ale na wszelki wypadek było ich pięć. I jak Alpha Flye, czy któreś z inne z tych karbonowych? Tak, Alpha Flye. Niesamowite. I dla mnie najciekawsze pytanie, zdarza mi się, no ci ludzie, co mnie znają z innej branży, wiedzą, że zdarza mi się 30 parę godzin nie spać kilka razy w roku. Gdzieś tam może rekord miałem 40 parę i zawsze byłem warzywem po tym. To zawsze. To później tydzień dochodzę do siebie, a robię to przed komputerem albo gdzieś tam siedząc przy stole bez wysiłku fizycznego. No to teraz wytłumacz się nam, jak jesteś w stanie 60 godzin, 68 godzin ciągiem nie spać, czy prawie nie spać, bo tam jakieś tak, drzemki. Pierwsza drzemka to była na 400 roweru, jak długo czekałem na opatrunek z apteki, więc jakby zamknąłem oczy na takie pół godziny. Potem miałem dwie dłuższe, jedna na koniec roweru, jedna na biegu, z tego względu, że czułem już takie mroczki, trochę, że jakby nogę stawiam gdzieś już z boku, że to podłoże nie jest takie wyraźne, tylko odczucia były, jakbym gdzieś tam gdzieś już pływał. No. I też zapaliła mi się lampka, wiedziałem, że nie ma sensu tego naginać, a mój jakby czas, o którym marzyłem, to już przepadł na rowerze, więc wiedziałem, że to nie ma sensu tego żyłować i czy ja będę miał 65 czy 69 godzin, to było nieważne, tym bardziej, że dla mnie, ja i tak miałem dużą przewagę nad tym rekordem, no tak, więc tak. Wiedziałem, że lepiej w zdrowiu sobie dobiec, więc zrobiłem takie dwie dłuższe drzemki, że około dwóch godzin w sumie, w te trzy doby spałem. A marzyłeś o okolicach 60 godzin, tak? Znaczy marzyłem, po prostu tak szło, nie? Taka średnia. Po pierwszych 180 km 5-10 miałem, wiedziałem, że tak będę jechał wszystko, bo to jest zero jakby zmęczenia. Ja i tak nawet jak zmieniałem patrunek, jechałem, to i tak cały czas szło 35 na godzinę ta pętla i żadna nie była wolniej. Może gdzieś jak tam było mokro, to troszeczkę. No. Czyli tak, dopiero jak te obtarcia się pojawiły i... Średnia była ta sama. Aha. To tylko tyle, że musiałem zjeżdżać i kurwa, nie jedziesz 3 pętle, 35, a siedzisz pół godziny, to masz średnią 7 na godzinę. Więc... Ogólnie czas, jazda była super, dobrze wszystko było jakby wytrenowane, ciało mocne, silne mięśnie, natomiast te przystanki spowodowały, że na to rowerze dużo. Średnia, to ja w jednym z postów na fejsie przeliczałem, że w tempie mojej aktualnej życióweczki 4,44 na połówce to tylko odrobinę wolniej i to jest to tempo, w którym ty zrobiłeś 10 razy dłuższy dystans, także no dobra. Pytanie takie organizacyjne i to chyba bardziej nawet dotyczące Francji niż tutaj. Ja kumam, czemu te zawody są na krótkich pętlach, no ze względu na logistykę, support i tak dalej, ale czemu część z nich jest zrobiona, no powiedzmy, no mniej, przynajmniej z perspektywy widza, mniej profesjonalnie, tak jak ta Francja. I kurczę, czy to wynika z niskiego, twoim zdaniem, z niskiego wpisowego, z mniejszego, nie wiem, jakiegoś prestiżu tych zawodów lokalnych? Wpisowe jest bardzo duże, bo to jest kilka tysięcy złotych. No właśnie miałem zapytać o to zaraz, czy jest kilka tysięcy każdy tak, zawod? Tutaj chodzi? Chyba koło piątki było. No to dużo. Więc wpisowe jest duże. Na we Francji? Tak samo. No i ruch samochodowy bez oświetlenia, nieodsypany piasek na drodze. Ja byłem na kilku ultra, Emsdetten, Lenzan, Panevezys i teraz i wszędzie był zamknięty ruch, tylko Francja była tak jakby półotwarta, to z tego co kojarzę. Z czego to wynika, nie wiem. Ja też nie wiedziałem, że to będzie półotwarte. Ja nie czytam tych regulaminów, bo dla mnie oczywiste jest, że ruch jest zamknięty, bo to bardziej, że to jest mała pętla. Także, a jeżeli chodzi o oświetlenie, to tego też nie wiedziałem, że nie będzie oświetlenia, bo dla mnie to też jest oczywiste. Ja nie muszę tam gdzieś sprawdzać w regulaminie, czy będzie oświetlenie. No dziwna akcja, mi się tam nie podobało. No tym bardziej, że w federacji normalnie, tak? Tak, z normalnej, tej samej federacji, nie wiem jak oni dostali jakby zezwolenie
na ten wyścig. Nie chcę do tego wracać, po prostu no, ja nie miło oceniam. Tym bardziej, że się skończyło jakimś tam wypadkiem, powiedzmy, i przerwaniem tych zawodów, chociaż ten, w którymś wywiadu powiedziałeś, że jak wyszedłeś ze szpitala, to nadal prowadziłeś, to takie dość epickie. To też jest taka ranga też zawodów, no. To są, startują jakby fanatycy, można powiedzieć, tego sportu, no tak, nie profesjonaliści, tylko po prostu osoby, które nie mają, skończyli Ironmana, mają marzenie potem przejść w ultra, tak. To jest zupełnie inny świat. I tyle, no może dlatego też taka przewaga, może też dlatego, że mam, nie wiem, potrafię ja jako jedyny chyba w ultra i ścigać się na krótszych dystansach i z powodzeniem no tak. I na długich. No to jest też taki zarzut, powiedzmy, który czasem community pod niektórymi wpisami czy newsami miało do ciebie, że czemu się nie ścigasz z prosami na Ironmanie, że to niszowe czy tam ogórkowe zawody, no i pewnie nie bardzo, znaczy inaczej, może rozumieją, albo nie doceniają, albo z innej perspektywy na to patrzą, no to są inne zawody zupełnie, nie? Więc no, powiedzmy, widocznie prosów innych niekoniecznie one interesują. Ty znalazłeś swoją niszę, w niej jesteś rzeczywiście dobry, no i te różnice tutaj w tych czasach są mega. No i dobra, i w tym kontekście, w którymś z wywiadów słyszałem, że chcesz jeszcze pyknąć razy 10, razy 20, ale nie dosłyszałem kiedy, nie wiem, czy to komunikowałeś w ogóle, to faktycznie jakby w tych najbliższych latach tej swojej kariery sportowej planujesz coś takiego? Tak, na pewno będę łączył ultra i krótszy dystans i na pewno będzie to też 10-krotny, 20-krotny, bo oficjalnie 20-krotny, z tego co wiem, w tabelach Utah jest jakby z tej ultra federacji. Mhm. Światowej najdłuższy, więc chcę to zrobić, tym bardziej, że bardzo dużo na tym zarabiam, więc jakby taką pracę wybrałem. Jeżeli miałbym, nie wiem, tyle samo treningów robić tylko i wyłącznie do, nie wiem, dystansu średniego czy Ironmana i tyle samo do ultra, a tu bym płacili mi, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie mniej, to tego nie będę robił, proste, więc jakby jeżeli mam za to fajną wypłatę, a na treningu jestem tyle samo czasu, bo ja nie będę trenował więcej jak 6 godzin, nawet do dystansu średniego bym trenował 6 godzin dziennie, no tak. Bo jestem ambitny i tak bym to robił. Więcej nie przerobię, tylko wyścig tak naprawdę jest dłuższy, więc raz w roku się bardziej trochę może zmęczę, no czy tak, gdzieś narażę tak. Swój organizm na jakieś jakby większą walkę i psychicznie, i w sumie i fizycznie, a bardzo dużo na tym więcej zarobię, no to idę tą drogą. Każdy by tak zrobił. Nie wiem, czy każdy, ale większość osób, z którymi o tym rozmawiam, by tak zrobiło. Ja pewnie też bym tak zrobił. To jest, no czyli taka decyzja biznesowa, powiedzmy, nie? No, że ten zarząd jest błędny, jakby ludzie... Czy to nie chodzi o rzecz biznesowa? Może... Jeżeli zdecydowałem się na tę dyscyplinę i chciałem to robić na 100%, jak wielu polskich zawodników robi to na 100%, trenuje tyle samo co ja, to ja nie potrafiłbym siedzieć w tym i do tego dokładać, no bo to jest głupota, to ja bym wolał robić coś innego przez tyle godzin i być milionerem w innej dziedzinie, tak? No więc to jakby już... jestem mądry i reaguję, jeżeli po pierwszych sezonach widziałem, nie wiem, mistrz Polski w 2014, rekord Polski, pamiętam w Olsztynie, chyba do dzisiaj niepoprawiony rekord trasy, nic mi to nie dało, ani jednego sponsora, no to wiedziałem, że trzeba coś zmienić, także ja byłem mądry, bo zareagowałem i dzisiaj, dzięki temu dzisiaj pięknie sobie żyję. A reszta narzeka. No w sensie adjustnąłeś się do tej konkretnej sytuacji, do tych zmieniających się okoliczności, czyli inaczej, zdałeś sobie sprawę z tego, że niekoniecznie będziesz w stanie zarabiać, będąc, nie wiem, w czołówce pro polskiej, czy nawet gdzieś tam wyżej na świecie, albo zajęłoby to dużo więcej lat, albo być może nie byłoby nawet do przeskoczenia, bo nie wiemy, czy byś dogonił, nie wiem, to nie są takie zarobki, ja nie dogoniłbym pewnie go nigdy, bo to jest inna przeszłość, on był od młodego w tym planie. Ja może bym tam skończył, nie wiem, na 7 z 50 parę, to by mi nic nie dało. No tak. Nie wiem, drugie miejsce na Hawajach wielu zawodnikom nic nie dawało. No tak, mieli dużo mniejszy sponsoring niż ja i to wiemy jakby od niektórych osób, które osobiście znają te osoby. Także ja wiem, że zrobiłem super decyzję. No? Żeby być jakby królem i zarabiać tam, to trzeba być jak Frodeno, mieć taki marketing, mieć takie wyniki, predyspozycje. To jest tam jego świat, ale ta reszta to tylko zarobi gdzieś tam na zawodach, a z kontraktów nie ma takich pieniędzy jak ja. Ja to wiem. Także... No tak. No to też, wiesz, te nagrody na Ironmanie szczególnie spadały przez lata. W tej chwili, no nawet, nie wiem, Sanders jest drugi, wygrywa 15 tysięcy dolarów. Na pewno od sponsorów zarabia dużo, dużo więcej. No to co to są za pieniądze, nie? Jak na, znaczy inaczej, jak z perspektywy ile amatora Sanders jest pieniądze. Drugi w roku, nie wiem, 2-3 razy. No tak. Nie, no z kontraktów sponsorskich na pewno też zarabia więcej niż zarabia z trenowania stricte, nie? No dobra, ale to...
Ale nie zamierzasz się już ścigać na tych, bo wspomniałeś, że będziesz na krótszym się ścigał, czyli rozumiem na pojedynczym, czyli zamierzasz się ścigać, no to też ludzie pytali tutaj w pytaniach sugerowanych czy proponowanych, czy będziesz chciał zawalczyć o rekord Polski, czy będziesz chciał zawalczyć, nie wiem, o pobicie rekordu Miłosza aktualnego. Czy jak mi wyścig wyjdzie w 100%, to ja wiem, że to zrobię, bo to wychodzi z treningów, to nie jest jakby, ja jestem na to przygotowany. Tylko musi być dobry wyścig, tak jak Miłosz miał w Malborku, musi wszystko wyjść i tyle, nie? No trochę to też pecha. Dla mnie osobiście to nie, jakby to nie jest jakieś tam, nie wiem, moje marzenie, ale moim marzeniem jest na przykład złamać 8. Chcę mieć 7 z przodu, jak będę odchodził w triathlon. To jest takie fajne moje marzenie. A jak będzie rekord Polski wtedy 7,45, a zrobię 7,50 coś, to i tak ja będę szczęśliwy. Okej. Więc to chodzi bardziej o moje takie spełnienie, nie o, żeby odejść jako najlepszy Ironman, tylko po prostu chcę mieć 7 z przodu. To jest moje marzenie. Na wymierzonej trasie. No tak, a przy okazji będziesz przyzwoicie zarabiać, utrzymywać dobre relacje z partnerami, ze sponsorami, z jakichś deali. No Ironman Inspirations się zajebiście kręci, między innymi też dzięki, czy głównie dzięki tobie, tak? No, pewnie, dzięki nam. Naprawdę cała trójka mocno zapierdala, żeby to się kręciło. Wiadomo, ale wizerunkowo, znaczy już teraz tak, bo jest to rozpędzona lokomotywa, ale na początku no to jednak wizerunkowo ugraliście... Nawet nie trójka, przepraszam, bo są jeszcze trenerzy, więc jakby... No bo okej, cały team. Cały team, no. Ale wizerunkowo rozbudowaliście to dzięki tej twojej rozpoznawalności, nie? A teraz no, zajmują się, zakładam, kontaktami, dealami, softem całym, trenerzy ale piszą. Prawda taka jest, że opinie jakby gdzieś tam właśnie na tych sklepach, to prawda jest taka, że te opinie to nie mają nic wspólnego z moim wizerunkiem i z moją rozpoznawalnością, tylko z pracą jakby trenerów tym, co jest z tym treningiem, który jest jakby rozpisywany zawodnikom, więc jakby to wszystko się napędza, więc i praca informatyków, i praca Marka, który tworzył to od środka, i moja praca z zewnątrz, i Roberta, nakład finansowy, to jakby wszystko razem musi działać, żeby te ludzie no, byli oczywiście szczęśliwi. Oczywiście, chociaż wydaje mi się, że no tak, no rzeczywiście, w takim stopniu, w jakim to teraz działa, to jest po prostu normalnie działająca firma, korzystająca z twojego wizerunku, czy z twojego doświadczenia. Ale wydaje mi się, że jakby tym, jak ty jesteś rozpoznawany w tej chwili w mainstreamie, wywiadami gdzieś tam, nie wiem, w dużym, w maluchu, ten w Olimpie, z Olimpem, czy kilka innych, no trafiasz do ludzi w ogóle nie interesujących się triatlonem, w sensie zupełnie spoza triatlonu. Tak. I jak gdzieś tam z ludźmi no, z biznesu, powiedzmy, się spotykam, no to wielu nie ma pojęcia żadnego o triatlonie, ledwo kojarzą, jakie to są 3 dyscypliny albo w jakiej kolejności, jeśli w ogóle, a najczęściej nawet nie. A ciebie jednak kojarzą. No i teraz zmierzam, moja puenta miała być taka, że wiele z nas, którzy coś w triathlonie robi, czy inni trenerzy, jak Maciej, którego tu mamy obok, albo ja z tematami tymi ironmanowymi, powinniśmy być no, w jakiejś tam formie przynajmniej wdzięczni jakby tej twojej popularności, z czegokolwiek ona nie wynika, no bo ściągasz nowych klientów do biznesu, do tej branży, do tego zainteresowania. Nie chodzi tylko o tych starszych, którzy chcą zgubić, wiesz, nie wiem, kryzys wieku średniego i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że ty, znaczy ty to na pewno rozumiesz, tylko może jesteś skromniejszy. I nie, ja to rozumiem. Nawet fajnie mieliśmy sytuację, do Agi mojej pisała koleżanka, że w szkole nawet o tym mówią dzieciom, jak tam właśnie, no właśnie należy walczyć do końca i tak dalej. Cieszę się, że mogę być jako przykład podawany w szkołach, że jakby i nauczyciele, i jakby system szkolenia to docenił, żeby właśnie gdzieś tam u dzieciaków zaszczepić no tak trochę tego ducha sportu, więc to jest zajebiste. Ja się cieszę z tej promocji. A nie myślałeś właśnie w tym kontekście, żeby nie wiem, może czy współorganizować, czy zrobić jakieś zawody w Polsce, albo zrobić jakieś eventy bardziej pod dzieciaków, czy młodzież właśnie gdzieś tam początkujących, czy jakby coś w ten deseń? Na razie nie ma na to czasu. Nie da się. Ale pewnie propozycje jakieś miałeś, ale... Znaczy, to jest wszystko w planie. Jest naprawdę wiele rzeczy w planie gdzieś tam na emeryturze. Na razie chcę w te kilka lat po prostu zarobić tyle, żeby do końca życia mieć spokojną głowę i potem dalej będę to rozwijał. Ja zawsze zostanę w triatlonie, tak jak mówiłem. Nawet nie jako zawodnik już, ale jako, i jako trener, i jako właśnie taka główna osoba, która będzie to promowała i też marzę o jakimś ośrodku za granicą. Naprawdę jest dużo tych planów. Natomiast trzeba na razie zająć się sobą, bo nie da się nie wszystkiego naraz. No jeszcze dziecko małe, tak. To też. No i to wróćmy troszkę do tego spania.
Dla mnie to jest zadziwiające. Ja faktycznie byłem warzywem, też mówisz, że jesteś warzywem, no ale musi mieć jakieś predyspozycje do tego, do mniejszej ilości snu, no bo kurczę, mam, to jest... Mam. I czyli jak teraz jest młody, to też się jakoś dzielicie, ty czym będziecie się dzielić tą opieką? Na zmianę wstajemy. Przed zawodami Aga mówiła, że ja troszeczkę więcej sobie odpoczął. Po zawodach teraz staram się ją odciążyć, bo jednak sama była biedna, przez te 2 tygodnie mnie nie było. A jeżeli chodzi o te predyspozycje, to faktycznie, ja nawet po wyścigu, każdy myślał, że będę spał tak jak cała drużyna, tam prawie cały dzień. Ja 1,5 godziny tylko spałem po zawodach i poszedłem do restauracji, już byłem wyspany, jakby mój organizm się przestawił. Tak samo właśnie jak mówisz, że z Maciek tu siedzi obok, ja z Maćkiem też trenowaliśmy dużo i potrafiliśmy naprawdę bardzo intensywnie trenować, gdzieś jeszcze wieczorem wyjść. I następnego dnia prawie wszyscy zombie, a ja jakoś nie wiem, no nie byłem tak zmęczony. To opowiem historyjkę, którą nie wiem, czy mogę opowiedzieć, najwyżej to wytniemy. No u Maćka Bodnara na Kawalerskim, no gdzieś tam coś tam byliśmy na tym Kawalerskim wspólnie. Skończyliśmy imprezę, no nie wiem o której, no pewnie drugiej w nocy. A ty o 5, ja wstałem o 10, a ty kończyłeś 5 czy tam 4-godzinny rower, który zacząłeś o 5 z hakiem rano. To jest dla mnie po prostu jakieś takie totalnie niesamowite. Ja o tej 10 i nawet byłem w miarę na trzeźwo, więc nie miałem jakiejś ten. To jest jakieś takie. Nie wiem, no musi mieć do tego predyspozycję. A ci inni ludzie, którzy. No bo ta różnica czasu wynika, zakładam, no nie tylko z prędkości, ale też z tego, że wiele z tych osób gdzieś tam po drodze sobie jednak więcej śpi, tak? Ale też mikrorazy. Jak widziałem u tych osób, co oni mają, co im wyskakuje na nogach, to byłem w szoku. Jakieś takie bulwy na nogach, jakieś takie. To nie były mikrourazy, to były duże urazy. I mówię, jak oni to kurwa skończą, nie? To jest niemożliwe. Ja już bym. Dawno się poddał. No to bardziej, że ty już do Polski wróciłeś, a tam jeszcze ktoś biegł, nie? Ale ja mam na pewno dobre predyspozycje. No, mi się za bardzo nic nie dzieje. Ja nawet nie miałem zakwasów, to jest też niesamowite. Normalnie nic mnie nie bolało od kostek w górę, tylko tutaj to miejsce, które ci pokazywałem i ta zdarta stopa do mięsa od spodu. Znaczy jak na 1000 kilometrów ponad, czy 1100, no to raczej... Jeszcze w deszczu, nie? To też jest bardziej narażone na otarcia. A na biegu też padało tak samo jak tak. Na... Ostatnie 30 kilometrów to cały czas waliło, a wcześniej i grad. Mam filmy, to ci później pokażę poza kamerą, to nie uwierzysz. No to jeszcze bym chciał wrócić do tego pełnego, bo czyli jakby podejdziesz sobie do pełnego, chciałbyś zrobić tą 7 z przodu, czy to będzie wtedy rekord polski, czy nie, no to się okaże. Czyli nie zależy ci bardziej na tej 7 niż stricte na rekordzie, ale jakby ciśnienia w takie ściganie się, no czy to o te Hawaje, Kone, czy z prosami tymi międzynarodowymi, na pojedynczym Ironmanie nie masz? Jakby w ogóle nie mam. Mi to się skończyło w 2018 roku, jak przeanalizowałem. Jeszcze Robert, mój sponsor, próbował mnie namawiać, bo też jakby myślał, że to jest dla mnie najważniejsze, bo gdzieś kiedyś mój wywiad przeczytał. I faktycznie to było, bo ja miałem wypraną głowę, bo ja czułem, że to jest najważniejsze. Ja oglądałem te Hawaje, nie spałem, jakby jarałem się tym. No tak. Ale później jak zacząłem to wszystko rozumieć i nie wiem, wystartowałem właśnie gdzieś czy w Wolsztynie, czy w Borównie, czy na mistrzostwach jakiejś Katalonii, pamiętam, w Lampoi, to też było fajnie. Ja mówię, czym to się różni od tamtego jakby znaczka, nie? Niczym, po prostu marketingiem. I jak zobaczyłem, przeanalizowałem zawodników na konie właśnie mocnych, którzy tam gdzieś są w dychu, że sprawdziłem, jakie są ich zasięgi, co oni z tego mają, jakich mają sponsorów, zacząłem, że to jest nic, to mówię, po co, jak ja nie wiadomo, czy w ogóle na tym poziomie kiedykolwiek będę. I pamiętam, wykluczył mnie wyścig, nie pamiętam gdzie to było, w Poznaniu? Chyba w Poznaniu. Miałem awarię na tych, na torach, klocki mi się przesunęły w rowerze i nie mogłem tego usunąć. I już byłem tak zdenerwowany, że cały rok trenuję do Ironmana i znowu coś. Poszedłem, zrobiłem podwójnego, pojawiły się pierwsze kontrakty i tak potem zrobiłem potrójnego. Weszli im bardzo mocni gracze i się odezwał Orlen, PGNiG, a finalnie zdecydowałem się na wsparcie Codewise, bo ujęło mnie to, że Robert jakby napisał dzień przed zakończeniem wyścigu, bo tam też było 30 godzin, a on napisał już chyba w 10 godzinie wyścigu, że Robert, że bez względu na wszystko, że chce ci pomóc tam i cię sfinansować. On chyba też wtedy startował akurat, wtedy miał taki rok, że trenował. Chyba tak. No i to było fajne, że on mi zaufał jakby przed tym, że jak ja jeszcze wygrałem, bo większość osób się odzywa po sukcesie, nie chce ci pomóc, bo w ciebie w ogóle nie wierzy, a on we mnie uwierzył wcześniej, dlatego się z nim jakby związałem, do dzisiaj się przyjaźnimy, jest jakby fajna relacja. No i finalnie jego wybrałem, ale wszyscy, którzy się do mnie zgłaszali, to byli po Ultra, ponieważ potencjalnego sponsora
jakby jarały te cyfry, ile tych kilometrów człowiek jest w stanie zrobić, a nie w jakim czasie. W sensie są w stanie to sprzedać marketingowo lepiej, nie? Że też, to jest ale też wyobrazić sobie w głowie, bo jak powiesz, nie wiem, nawet rekord na 100 metrów Usaina Bolta potencjalnemu sponsorowi, że nie wiem, 9,56 czy 8 tam jest, a ktoś pobiegnie 9,79, to on nie wie, jaka to jest przepaść na 100 metrów, nie? Dla niego to jest prawie tyle samo. No jasne. Tak samo w Ironmanie, no nie wiem, ktoś wygra Ironmana, nie wiem, w Boulder tam 8,50, a nie wiem, w skróconym ROT teraz 7,15, czy tam nie wiem, ile on zrobił. Nikt tego nie wie. No tu nie. Wygrał i tu wygrał Ironmana, nie? To nawet ludzie tutaj się interesują. No, po prostu wygrał wyścig na długim dystansie. No tak. Tylko tyle wiedzą. Ludzie się nie znają na czasach i potencjalny sponsor nigdy jakby nie pójdzie w to, nie? Pójdzie tylko w cyfry. Wtedy to zauważyłem, dlatego zmieniłem zdanie. Okej, okay, no dobrze, ale to do tego pełnego gdzieś tam jeszcze uderzysz. A jakie masz sportowe marzenia w takim razie? Czy pełnego uderzysz, niekoniecznie zależy ci w ściganiu się na tej czołówce, zarabiasz na czym innym, jest z tego dobre siano, jak mówisz. Sponsorów masz fajnych, no bo Robert już w Coldwise nie jest, ale jest Metahero teraz między innymi, no więc i rozumiem, że jesteś wspólnikiem w aplikacji. Okej. Okay. Ale jakie masz sportowe marzenia na te kolejne kilka lat? Czyli ten 10-krotny, 20-krotny? To nie jest marzenie. To jest po prostu mój cel. Do zrealizowania. Żeby jakby to pokazać, że to potrafię, wykorzystać talent, predyspozycje genetyczne, mentalne. Więc po prostu chcę to zrobić bardzo szybko, bo jestem w stanie to zrobić bardzo szybko. I w sensie, że wkrótce, czy w sensie, że nie, bardzo szybki czas i wkrótce. Na pewno takim marzeniem jest przejście do świata MMA. Na pewno chcę się bić, zawsze chciałem się bić. Ja od dawien dawna już motywuję się tylko sportami walki. I jakby triathlon nie oglądam w ogóle. Mm-hmm. Nie sprawdzam wyników, w ogóle mnie to jakby nie interesuje. Jak robota, idziesz do roboty. Idę do pracy. Natomiast już pasją dodatkowo stało się MMA i tam jakby wiążę nadzieję i czuję, że będzie dobrze. Więc a miałeś już jakąś propozycję z Fame'a czy skądś? Dużo miałem propozycji, ale nie chcę przechodzić, bo finalnie jeżeli zliczę to przez rok, to mi się nie opłaca na razie. Dlatego zrobię to, jak już zarobię tyle, ile chcę zarobić w triathlonie, przejdę i będę się tym bawił. Nie? Rozmawiałem w weekend na ten temat. Ja widziałem na storiskach u Ciebie, że gdzieś tam walczysz i tak dalej. Domyślałem się, że mogłeś już mieć jakieś propozycje. I rozmawiałem z osobą, która zna trochę tam tą branżę. Znaczy nie wiem, jakie kwoty dostawałeś, nie będziemy o tym teraz gadać, ale wiem, jakie dostają kwoty ci inni influencerzy obecnie. No powstały też inne federacje, więc zaczęła się walka między nimi i te kwoty dla influencerów zaczęły rosnąć. Tam już są, wiesz, 100, 150, 200 tysięcy, nawet dla tych takich średnio znanych, to przypuszczam, że ty jesteś nawet bardziej znany niż niektórzy z tych, co teraz tam zawalczyli. Ale Nitrozyniaka ogłosili teraz, no kwota tam nie padła, ale on mówił, że 600 tysięcy odmawiał za walkę i podpisali z nim chyba na 5 walk, więc możliwe, że to już jest kilka milionów, nie wiem dokładnie, no załóżmy 2 miliony za 5 walk czy coś, no to już takie całkiem spoko pieniądze. No ja też dostawałem propozycję i to też była mocna propozycja. No, te kwoty, które mówisz początkowe. Aha, czyli mniej więcej takie. Tak. No i pewnie no, znając Ciebie, znaczy zakładając, że tam będziesz tak samo zapieprzał jak tu w triathlonie, no to pierwszą walkę, jeśli nie wiem, będziesz wygrywał i tak dalej, pierwszą walkę dostaniesz taką, a później pewnie dostaniesz większe. No i co, i po prostu MMA na kilka lat? To jest łatwiejsze z tego względu, że teraz jak jest rodzina, jest synek, to chcę też mieć więcej czasu. Pomimo tego, że ja tylko 6 godzin trenuję i mam dla niego dużo czasu, to jednak w MMA idę 2 razy na 1,5 godziny. Więc to jest naprawdę... 2 treningi po 1,5, no tak. Ale jakiś dojazd, coś tam, no ale krócej. Klub mam przy domu, więc jakby to jest jakby sam rower, a jeszcze dojazd na basen no. Plus bieg, plus to zmęczenie mentalne takie, że masz 2 treningi zrobione, a już bym chciał coś z nimi zrobić, a trzeba zrobić jeszcze 3, to tutaj jakiegoś czegoś nie będzie. I to jest dużo łatwiejsze do pogodzenia z życiem rodzinnym. No tak. Niż triatlon na tam jakby wyczynowym poziomie, bo ja mógłbym trenować tak jak Maciek teraz poszedł bardziej w pracę, ograniczył te wyścigi, ale to faktycznie starczy mu na ćwiartkę, a już w ultra nie dobiegłby do mety, bo to jest za mało godzin Więc niestety skończę ultra, skończę jeden etap, przejdę na drugi, choć tak naprawdę i tak już 2 razy w tygodniu tam sobie chodzę, żeby nie być aż tak zielonym, a potem wejść już... No, z mojej perspektywy więcej wrzucasz story z klatki czy tam z maty niż z triathlonu. Z triathlonu nie wrzucasz prawie nic. No, mało. Coś tam szerniesz czasem. No to ale okej, okay, a jeśli chodzi o jakiś zakres czasowy, czyli ten masz plan już na ten 10 razy 10 razy 20, nie wiem, w najbliższych 2 latach, 4 latach, 7 latach? Nie, od razu. Czyli w sensie najbliższy rok czy coś? Pierwsze wyścigi. Ale ja.
i później no, po drodze być może ten pełny z rekordem i później MMA. Tak. Kurde, intensywnie ci powiem. Niesamowite to jest. Powiedz mi, mam ciekawe pytanie, które zadał mi ktoś inny, pozdrawiam tutaj, czy zasugerował tutaj ktoś inny i pozdrawiam, będzie wiedział, że o niego chodzi. O Agnieszkę właśnie. Jakie to jest uczucie być z diwą polskiego kina lat 90. To jest normalna osoba. To jakby dla osób z zewnątrz, jak ktoś, nie wiem, może nadzwyczajny, czy tam ma jakąś historię swoją. Ja nawet nie wiedziałem, kim jest Agnieszka Wodarczyk, jak się poznaliśmy. Naprawdę? Nie, znaczy wiedziałem, że jest tam aktorką, jak sobie sprawdziłem, ale ja nie oglądałem jej filmów. Ona, nie wiem, tą całą Sarę, czy jakieś tam 13 posterunki, to zobaczyłem po prostu, jak już byliśmy razem, więc ja... Okej. Okay. Zupełnie. Czyli no, nie było związku dla fejmu. Nie, nie. Co ty kolejny? No to dobra, to też trochę w tym kontekście taki, no, czy może nie kij w mrowisko, ale prywatne trochę pytanie. Czy, no bo gdzieś tam poprzednie małżeństwo, czy małżeństwo ci się rozpadło, triatlon przyczynił się do tego, to, że to tyle godzin było i tak dalej, jeśli chcesz w ogóle o tym rozmawiać, czy? Nie. Myślę, że nie przyczynił się. Czyli w takim trybie, jak ty jesteś obecnie, czy byłeś, że trenujesz te parę godzin dziennie, jesteś w stanie to godzić normalnie, bo to jest taki problem, który mają amatorzy najczęściej i trochę tylko, że amatorzy znam. Jeszcze pracują, a no to właśnie. Jest moja tylko praca, więc jak ja mam, nie wiem, 4 godziny treningu, to jest takie jak minimum, maksymalnie mam 6, to i tak, no to każdy też tak z nich jest mniej niż każdy dłużej. Z nas. Z czego ja tutaj w garażu robię 2 treningi, więc ja jestem w domu. Także ja naprawdę jestem cały czas z rodziną. No tak, czyli dużego wpływu na życie prywatne, zakładając, że masz w głowie to jakoś zbalansowane, chcesz poświęcać ten czas na dziecko i tak, czy na partnerkę, to łatwiej masz odrobinę dzięki temu, że nie ma tego etatu przysłowiowego. Dokładnie. Dobra, lecimy coś dalej. Ile godzin trenujesz, to już odpowiedziałeś, jeśli wrócisz, to już odpowiedziałeś, buty odpowiedziałeś, sen odpowiedziałeś, musimy zmienić karteczkę. Nie, mam takie pytanie, były pytania takie techniczne czysto, na jaki, bo mówisz, że się nie męczysz i to we wszystkich wywiadach o tym mówisz, że na tych, wiadomo, organizm jest zmęczony przez brak snu i tak dalej, ale że to są takie tempa czy takie średnie, które nie są mocno męczące. Ale mówiłeś gdzieś, ile to jest mniej więcej na przykład, bo rozumiem, że jedzie z jakimś pomiarem mocy, czy nie? Tu nie jechałem z miernikiem. Aha, czyli na czuja po prostu. Tak, po prostu tak, żeby kręcić, żeby nie napinać mięśni. Samym tutaj tym ścięgnem podciągałem, a cała noga rozluźniona, nie? No a jaki to jest mniej więcej procent FTP, albo jakim tempem biegniesz w stosunku do maksymalnego, czy tętnem w stosunku do maksymalnego? Jeżeli chodzi o bieg, to wszystkie biegi starałem się zrealizować w najwolniejszym tempie 4.0. Codziennie biegałem 20. Najszybciej mi wyszła chyba po 3.37. I to tak może z ostatnich 2 miesięcy, choć tak naprawdę bardzo dużo luk miałem, bo od 7 lipca 120 godzin mi uciekło, ale wszystkie biegi po i chwilę przed były najwolniej na 4.0, 20 każdego dnia, więc te 120 tygodniowo. No tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o rower, to było z trenażera, mój miernik nie działa już z 2,5 miesiąca. Więc to jest wszystko na czute. No dobra, czyli na czucie po prostu. Na czute, no. Ale jak wyjeżdżałem gdzieś z Maćkiem czy z Tomkiem Szalą na rower, no nie wiem, tam koło 40 zawsze jechaliśmy rozjazd, prawda? Więc, no nie wiem, tak 5 na godzinę wolniej od ćwiartki, mniej więcej to szło, jakby taki rozjazd, nie? Nie było szans poniżej. Czyli, ale to jest to, co Maciek właśnie zawsze mówi, czyli papiery ewidentnie masz, kurczę, na tego pełnego i tylko musisz gdzieś tam, znaczy ty nie musisz nikomu nic udowadniać, ale gdybyś chciał, to papiery możesz... mam na wiele rzeczy, ale jak z czegoś nic nie ma, no to jakby po chuj mi te papiery, nie? Tylko żeby kogoś zadowolić, nie wiem, jakby ja nie widzę tutaj sensu. No tak, no w sensie to nie do końca jest, przynajmniej teraz to nie jest twoje marzenie, nie? Cel, no w ogóle. Czy taki cel. O zawody ciebie już zapytałem, w sensie te dla młodzieży, ale czy nie myślałeś, żeby zorganizować albo dogadać się z kimś, żeby zorganizował zawody ultra w Polsce? I mam nadzieję, że to w przyszłym roku będzie. Najprawdopodobniej będą takie zawody. Mam nadzieję, że wtedy więcej Polaków wystartuje. I to takich, którzy gdzieś tam próbują, nie wiem, gadać na mnie, że nie, nie wiem, nie sprawdzę się z nimi w Polsce, to zapraszam ich do swojego świata. W przyszłym roku w Polsce. Ale prosi, jacyś tak gadają? Nie. Nie, no raczej zwykli jacyś tam ludzie. Nie wiem, nie znam tych osób, nie? No. W każdym razie. No ale będą czyli, okazję, po czyli potencjalnie, jeśli to się odbędzie, to potencjalnie będziemy mieli szansę, żeby się z tobą pościgać. Tak. Bo no jest chyba taki fenomen trochę tych ultra, no bo widzę, no we Francji Polaków było tam kilku chyba. W ogóle odkąd pierwszy sukces miałem na
po trójnym, to potem tendencja naprawdę była wyżkowa. Jest Adrian, jest kilku takich troszkę słabszych amatorów, ale gdzieś tam... Wielu Polaków, bo już na Litwie pamiętam, chyba z 10 osób startowało. Tak, bo tam była lista startowania, 40 chyba parę osób i 10 Polaków. Tak, fajnie. Cieszę się, że taki jest wpływ. Chociaż no, nie wiem dokładnie, ale tak jak z boku patrząc, no to nie mieli takiego wypasionego supportu jak ty. I w sumie o to też chciałem zapytać. No masz Janisza, ja nie znam ich wszystkich, więc nie chcę tutaj jakieś fupa powiedzieć, ale jakby cała ta ekipa no mega dużo pomaga i pomagała, widziałem we Francji, no i pomagała na pewno tutaj, przynajmniej po zdjęciach wnioskuję. No domyślam się, że ze względu na ten czas trwania, to, że ty jedziesz pewnie w takim amoku, nie wiem, pewnie o niczym nie myślisz, nie wiem dokładnie, no to oni chyba są tam, kurczę, mega pomocni, nie? W sensie to jest jak niezbędne, rodzina. Żeby oni tutaj tam byli. Tutaj niestety nie mogli być wszyscy, bo też koszta związane z tym wyjazdem były ogromne, a też i paszporty, i szczepionki, wszystko trzeba było jakby mieć, więc pojechało mniej osób, ale to jest jak rodzina, tak, znamy się kilkanaście lat już ze szkoły. Niektórych troszeczkę, Janisza w sumie najkrócej znam, bo tak naprawdę poznałem go przez Kacpra chyba w 2014 roku, więc to jest 7 lat, a reszta to jest ze szkoły i razem wyrzucali nas ze szkół, z internatów, razem gdzieś tam pierwsze bójki, wsparcie było zawsze i jest do dzisiaj, tak? Więc jakby jak ja ich widzę, oni niekoniecznie nie muszą nic mówić na tym wyścigu, nie muszą nic podawać, a po prostu ja ich widzę i czuję się taki, wiesz, pełny, spełniony, czuję, że mam to wsparcie, że razem cierpimy, razem zwyciężamy, więc to jest jakby zajebiste. No właśnie o to też chciałem zapytać, bo to dobra, ty już ustaliliśmy, że jesteś cyborgiem, jesteś w stanie długo nie spać, jechać, ale jak oni sobie tam radzą przez 50 czy 60 godzin? Dwóm osobom krew już z nosa leciało, do dzisiaj leci. I jeden zemdlał, 4 pętle do mety, jeden zemdlał, bo to też jest wysiłek. Dla mnie to jest chyba gorszy, bo ja na adrenalinie jednak większej. Cały czas pracuję, więc według mnie, jak masz ten wysiłek fizyczny, to trudniej jest zasnąć. A jak oni oczekują na tą pętlę, kiedy ja minę w tej przerwie, to według mnie to jest trudniejsze zadanie niż to, co ja miałem. No ale rozumiem, że mieli jakąś logistykę rozplanowaną, kiedy ktoś coś podaje i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, ale cały czas razem musieli wszystko ogarnąć. Nie? Ale nie mieli jakichś slotów na spanie? Bardzo mało. Próbowaliśmy, natomiast się nie dało, bo wychodziły różne rzeczy. Przykładowo jakieś agresywne psy wybiegały na trasę, więc jeden musiał stać z jednej strony, drugi z drugiej. Chociaż normalnie, bo to jest luz. I trzeba było, wiesz, troszeczkę przypilnować mnie na jednym rondzie i na drugiej nawrotce, bo w Meksyku strasznie dużo agresywnych w nocy psów chodzi. I normalnie biegały za rowerem i gryzły w nogę, nie? Także było takie, wiesz, niebezpieczeństwo. Chodźcie, no co, no lecimy jakby, znaczy nie, może niekoniecznie w kadr, ale... No dobra, lecimy. Lecimy dalej. Młody wrócił ze szczepienia właśnie chyba. Malutki. Będzie ten. No to możecie zobaczyć od razu talenty ojcowskie Roberta. No dobra, to mam takie pytanie odnośnie właśnie tych komentarzy, tych, nie wiem, hejterów, nazwijmy to. To oczywiście można by długo o tym gadać, byłaby długa analiza, ale co ty myślisz, w sensie z czego to się bierze? Czy to jakby jest zazdrość, że wiesz, że wyniki jakieś tam, że nie wiem, siano? Na pewno to, co wcześniej rozmawialiśmy, że mówiłeś, że kiedyś powiedziałem, że chcę się ścigać na tym pełnym dystansie, a potem zmieniłem zdanie, więc ich boli też zmiana zdania, czego nie rozumiem, bo każdy mądry człowiek reaguje w trakcie. No tak. Nie wiem, może czują, że mamy jakieś tam predyspozycje i ich to wkurza, że po prostu nie spełniłem się tutaj i nie pokazałem tego. Na pewno denerwuje ich to, że jest małe, jakby duże wsparcie, a jakby... Dobra. No, możesz mu spokojnie dać mleko. Nie, no możemy gadać, ja to mam, wiesz. Okay. O tych hejterach nie dokończyłem. Tak, no i czyli skąd się biorą? Znaczy, dlaczego myślisz, skąd się to bierze? Czy na pewno te pierwsze słowa, które właśnie, te deklaracje, że chce się ścigać na Ironmanie, walczyć o Hawaje i zmiana decyzji, więc na pewno przez to. Choć dla mnie każdy mądry zmienia decyzję, jeżeli właśnie widzi, że nic z tego nie ma i że to jednak nie idzie w dobrym kierunku. Na pewno właśnie mój potencjał widzą i żałują, że nie chcę tego wykorzystać i po prostu ich to boli. I ogólnie według mnie to też jakby chęć taka do jebania mi, żeby pokazać, że inni zawodnicy na świecie z krótszych dystansów sobie ze mną poradzą, więc jakby tego by chcieli, żeby moi, czy tam partnerzy, czy
moi fani zobaczyli, że Robert Karaś wcale nie jest najlepszy, nie? Na każdym dystansie i tak dalej, że są lepsi, ale to jest normalne, bo jak ktoś trenuje do ultra, jest najlepszy na ultra, jak ktoś trenuje, nie wiem, do ćwiartki, jest, będzie najlepszy na ćwiartce. Nie? Więc jakby też takie zrozumiałe. Więc jakby według mnie jest wiele takich. No dobra, czy jest kilka powodów, nie? I je w miarę rozumiesz, to ja też myślę podobnie, czy jak gdzieś tam to sobie rozkminialiśmy, to myślę podobnie, a takich hejtów już takich czysto złośliwych, tak jak był jeszcze, nie wiem, z półtora roku temu, jest mniej, mam wrażenie. Jest, jakbyś uspokoiło się, to trochę czy ludzie ja zrozumieli, bo powiedziałeś już o tym w wywiadach nieraz, nie? Ja też nie wiem, ale... bo ja u siebie blokuję osoby, które gdzieś tam je hejtują, bo ja nie chcę jakby na swoich socialach mieć jakichś zjebów, którzy po prostu wchodzą, nie wiem po co do mnie wchodzą, bo jak mnie ktoś nie interesuje, to do mnie nie wchodzę. No tak. Więc nie chcę, żeby u mnie robili syf, a to, że robią syf gdzieś na innych portalach, niech robią, ja też tego nie wiem, bo nie czytam. No nie, ja czytasz, już nie jestem na żadnej grupie, nie potrzebuję tego, nie daję nigdzie tam wywiadów, bo jakby według mnie też tam wielu osób jest niekompetentnych, które gdzieś tam pracują, te przeinaczają fakty, piszą głupoty, więc jakby też jakby stronię od tego. No tak. Także ja sobie idę swoją drogą. Oni i tak gdzieś tam o mnie będą zawsze pisać, bo jakby się klikam, więc jestem im bardzo potrzebny, oni mi nie są, więc no tak, każdy tak robi swoje życie, nie? Oni tracą czas na mnie, ja nie tracę czasu na nich. No dobra, to ten wątek hejterów możemy zamknąć i zbliżamy się do końca. Jest jeden hejter jakby, z którym nie zamknąłem tematu, bo to już jakby nie był taki zwykły hejt, że gdzieś tam wypisywał czy wyzywał i tak dalej, bo mi to nie robi w ogóle. Natomiast był gość, który dzwonił do moich sponsorów i właśnie, wiesz, próbował jakby zerwać te moje kontrakty. Zdyskredytować cię. Tak, i jakby to mnie, nie to, że zabolało, ale jakby to jest taka sytuacja nie do końca wyjaśniona i będę musiał to jakby wyjaśnić, bo jeżeli ktoś jakby próbuje zabrać mi pracę, czyli no jakby źródło dochodu, no tak, czyli tak, też to ma wpływ na maluszka czy na moją agę, to tak się nie robi, ja po prostu to dokończę. Ale niestety nie mogę teraz tego zrobić, bo jestem objęty kontraktami. Dobra, to temat hejterów zakończmy. Z Robertem, no tak, jesteście wspólnikami, wspomniałeś, że się przyjaźnicie. No, część osób z internetu Roberta Gryna może znać, no też charyzmatyczna dosyć postać i w sumie trochę podobieństw was widzę. Ale jak to jest jakby współpracować z najmłodszym polskim milionerem według Forbesa, tam sprzed 2 lat chyba, czy 3? Jakby jak wygląda ta, no przynajmniej z grubsza ta wasza relacja? Przede wszystkim to są relacje przyjacielskie. Ja z Robertem miałem, to jest mój jedyny partner, który nic ode mnie nie oczekuje, tylko chce, żebym się spełniał i jakby widzi, że to, co mówię, to robię. I nawet też walczyliśmy o tą piątkę, żeby się udała w tym roku, udała się. Także Robert jakby we mnie wierzy, jakby nigdy nie zwątpił i to jest dla mnie zajebiste i to jest takie fajne o tyle, że nie muszę tak jak, nie wiem, każdy kontrakt odpiewa na jakieś tam i kwoty i zobowiązania, no tak, gdzieś tam na social mediach, no czy jasne, zdjęcia, jasne, czy jakieś, nie wiem, pojawiania się w różnych miejscach na jakieś tam eventy. Tutaj nie muszę robić nic, tylko spełniać się sportowo, więc to jest też dla mnie taka komfortowa sytuacja, bo jakby nie mam zobowiązań, słowa są jakby moim takim zobowiązaniem, które potem spełniam, więc to jest bardzo fajne. No i też Robert jakby wierzy w nasze projekty i uwierzył w IAM Inspiration. Ja teraz też wszedłem właśnie w kryptowaluty u niego w Metahero, więc to jakby miałem razem... Kolejne pytanie miałem mieć. Właśnie. Razem gdzieś tam próbujemy działać i też fajnie to wygląda, bo jakby to jest poparte wynikami, czy u mnie sportowymi, czy medialnymi, czy u Roberta finansowymi, więc to super się uzupełniamy, nie? Ta przyjaźń jakby robi wielkie rzeczy w biznesie. No to jest ogólnie tego typu relacje, szczególnie jeśli już macie kilka lat, no to i są sprawdzone, a sam wiesz, jak jest z ludźmi, no to różnie z tymi relacjami bywa, i prywatnymi, i takimi biznesowymi, no to to jest najcenniejsze, a nie jakieś takie... No, taka relacja jest ważniejsza niż papier, jakby to, tak, to mam na myśli. No dobra, to odnośnie Metahero, nie będziemy tu jakoś szczegółowo o tym rozmawiać. Jeśli ktoś chce, to wejdźcie na kanał, ten poprzedni kanał Roberta został przemianowany na Metahero. Projekt fajny i mam 2 pytania z tym powiązane. Po pierwsze, czy inwestowałeś coś w to sam, jeśli chcesz o tym mówić lub nie? I po drugie, czy zostałeś zeskanowany już, albo czy będziesz zeskanowany w tym skanerze od Wolfa? Nie inwestowałem.
i nie byłem skanowany. Jakby wszystko przed nami i rozmawialiśmy o tym, ale ja jakby skupiałem się bardziej na pracy, na treningu, więc... No bo wiesz co, w ten skaner, no Doda teraz sprzedaje NFT, chyba też właśnie tam ją skanowali, tak przynajmniej z social mediów wynikało. I no jakby cała ta technologia jest przyszłościowa i rzeczywiście to, co mówi Robert, jest przyszłościowe. Zobaczymy, jak token sam, chociaż jak na razie wzrosty tam są ogromne. No ja dla odmiany coś zainwestowałem w Betahiro, tam trochę ich mam. Ale i to zanim wiedziałem, że macie jakieś, czy zanim obczaiłem, bo pewnie od początku miałeś kontrakt sponsorski. Ale no i widzisz, no to Robert też jakby zmienił firmy, nie ma Codewise, jest Hero, a dalej jest z tobą, nie? To też jest, kurczę, wartościowe. Młody rzeczywiście uspokojony. Malutki. Dobrze, ostatnie dwa pytania w zasadzie. Na priv dostałem, po tym poście, dostałem kilka jakichś takich zapytań, czy jakichś sugestii, że miałeś konflikty z różnymi osobami, znajomymi. Ja nie znam żadnych szczegółów, jakby nie wiem za bardzo, o kogo chodzi, ale i nie, nawet nie zamierzam tego tutaj wywlekać, ale usłyszałem też kiedyś od kogoś, to pewnie był któryś z naszych wspólnych znajomych, że jesteś taki zero-jedynkowy w relacjach z ludźmi, że albo kogoś przysłowiowo kochasz, albo nienawidzisz, albo wiesz, przyjaciel na całe życie, tak jak ci support twój, ci przyjaciele, o których wspominałeś, albo gdzieś tam. Faktycznie tak jest? Nie utrudnia ci to życia trochę? Czy próbowałem pomaga? Kilka razy w życiu nie być i to w ogóle jakby się nie sprawdziło. Potem i tak się okazywało, że mogłem to wcześniej zakończyć. Czy w relacjach jako trener, zawodnik, czy gdzieś w rodzinie, czy gdzieś partnersko. Więc jakby mi jak ktoś zalezie za skórę, to po prostu ja to pamiętam. Nie wiem, później jak się drugi raz odzywa, ja mam taką pamięć, że po prostu wiem, że nigdy więcej nie będę z nim współpracował. Jest wiele firm, z którymi nigdy nie podpiszę kontraktu. Pomimo tego, że zmieniały się osoby na stanowiskach i to mogą być w porządku osoby, to mi się już tak w głowie źle marka kojarzyła, że nigdy bym nie podpisał kontraktu. Nie wiem, przykładowo Tyr, dobrze mi się pracowało, coś mi tam się potem nie spodobało, jedno słowo, więc jakby nigdy z nim nie ubiorę pianki Tyra już. Czy nie wiem, New Balance, buty. A w jakiej to nie jest teraz? Wina jakby, wiesz, może i poprzednich właścicieli jak New Balance, bo dobrze mi się w nich biegało w tych butach i nie powiem złego słowa na te buty. Natomiast nigdy kontraktu nie podpiszę, bo po prostu mam taką w sobie, nie wiem, takiego czyli demona, który źle mi się coś kurwa kojarzy, to po prostu nie będę tego robił. Czyli jesteś zero-jedynkowy, no w skrócie. Albo tak, albo czy nie. W tym roku dwa razy nie byłem i finalnie zakończyło się tak, że po prostu mogłem być i to się najlepiej sprawdza, jeżeli chodzi o mnie. No czyli i w biznesie, i w tym, a w życiu prywatnym też taki jesteś? W sensie albo przyjaciele, albo wrogowie? Znaczy, jeżeli ktoś jest ze mną przyjacielem, to jest ileś lat i jeżeli coś, no nie wiem, coś mocnego się wydarzyło, to nie wiem, co to musiało być, żeby skreślić relację, bo u nas jest fajnie, bo nie wiem, ciężko jest zakończyć taką relację kilkunastoletnią, bo u nas nikt sobie nie przytakuje, nie wiem, ty masz zdanie na jakiś temat, mówisz, ten stół jest fajny, ja mówię, że jest chujowy i nie pokłócimy się o to, my się o nic pokłócimy, bo jest taka prawda, nie? No zdanie. Jakby u nas się kończą relacje, jak na przykład, nie wiem, rozmawiasz coś ze mną, a gdzieś potem słyszysz na mieście, że gada na ciebie, a przed chwilą ci przytakiwał, miał takie samo zdanie, więc jakby takie relacje tnę. Okay. Ale to nie są moi przyjaciele, to są zwykli ludzie, którzy pojawiają się teraz, gdy jest jakby, że Robert Karas jest trochę bardziej medialny, dużo ludzi chce się przykleić i oni są jakby szybko weryfikowani. My i tak do swojego grona nie wpuszczamy jakoś za bardzo ludzi, bo nie chcemy, bo to jest niepotrzebne. Nie potrzebujemy nowych znajomych, bo po pierwsze nie ma na to czasu, a po drugie nie ma czasu na weryfikację, czy to są dobrzy ludzie, czy przyszli tylko i wyłącznie, żeby skorzystać z ciebie, czy kurwa faktycznie chcą ci pomóc. No, jak już ma się te 30 kilka lat, to albo ma się przyjaciół z podstawówki czy z liceum, albo się czasem kogoś tam sporadycznie poznaje. Nie jest tak, że masz tych relacji dużo. Dobra, no kończymy powoli. Na koniec mam jeszcze lekki product placement, ale no jak wiesz, kończymy budować Iron Resorts. Nie wiem, czy będziemy tam niedługo otwierać pierwsze skrzydło, robić pierwsze obozy z Maćkiem czy z naszymi trenerami. No i czy rozważasz, żeby kiedyś wpaść do coś takiego? Jasne, odwiedzę. Z Maćkiem bardzo dobre relacje mamy. Twój post mi się spodobał, nic do ciebie nie mam. Więc jakby ja też jestem osobą, która pomimo tego, że jesteśmy jakąś tam konkurencją i Maciek ma zawodników, ja mam zawodników, robimy podobne rzeczy, to no tak. My, tu nie ma nienawiści, tu nawet jest wsparcie, czy jeden drugiego zaprosi na obóz i to jest zajebiste. Wiele osób tego nie rozumie. Jakby mogą się wspierać, robiąc podobne rzeczy, bo my jakby podchodzimy do tego inaczej. Właśnie patrzymy na ogólny rozwój,
i całej dyscypliny, i siebie, i głównie siebie, bo to też jest jakby sztuką nie być zazdrosnym, zawistnym, jak ktoś tam coś ma mniej czy więcej czegoś, więc jak najbardziej tak. Można sobie też pomagać, ale no ja nie, chyba w wywiadzie przed o tym mówiłem, ale w tym poście o tym napisałem, o którym wspomniałeś, no moim zdaniem i to nie jest jakieś wielkie wlewanie, ja też raczej mówię zazwyczaj prawdę, czy zawsze mówię prawdę brutalną i wszyscy wiedzą, że lepiej mnie nie pytać, jak nie chcesz zdania usłyszeć prawdziwego. No ja uważam, że ty... Też bym chciał, żebyś robił Ironmany normalne, żeby było jasne. Rozumiem w zupełności te twoje decyzje i też bym zrobił podobnie. Ale ty, przez to, że przedostałeś się do tego mainstreamu, przynosisz do triatlonu więcej ludzi początkujących, zaczynających, sponsorów, biznesów, wszystkich tych okolicznych rzeczy, niż, nie wiem, ja, wszyscy polscy prosi, PZ3 czy organizatorzy zawodów razem wzięci. I nawet jak... Znaczy po pierwsze to większości z nas pozwala dodatkowo więcej być może nawet zarobić, bo będzie miał więcej zawodników, bo od ciebie ktoś przyjdzie na początek na Ironman Inspiration, a później pójdzie wyżej. IM Inspiration. IMS Inspiration, przepraszam. I później pójdzie wyżej, czy jakby po prostu zapozna się z dyscypliną, później pójdzie do innego trenera i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to jest rzesza ludzi, którzy będą w tym triatlonie czy dookoła triatlonu, których by nie było, gdyby nie, no, nawet nie można tu mówić o takich osobach jak ty, bo jesteś tylko ty i ty jesteś sobie teraz w mainstreamie, a my wszyscy jesteśmy w tym triatlonie niszowym, maluteńkim, nie? I to przynajmniej za to gdzieś tam powinniśmy być wdzięczni, no i trzymać za ciebie kciuki na tych kolejnych triatlonach. No i dobra, no to kończąc, no to ja trzymam kciuki za tego razy 10, razy 20. Walkami się nie interesowałem jakoś nigdy za bardzo, ale Wojtka z Fejma poznałem niedawno, gdzieś tam śledzę trochę tą stronę biznesową tych federacji i trochę gdzieś tam zacząłem sobie ostatnio oglądać, więc na pewno jak zaczniesz walczyć, to będę oglądać, może nawet pojedziemy sobie gdzieś na jakieś... Załatwię bilet. Nie, kupimy je, niech federacja zarabia. Albo pay per view, albo bilety, to nie ma co załatwiać. To załatwić to można, wiesz, na jakieś... Dzięki. Dla kogoś. Dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo.